Witajcie. Wraz z urodzinami nadchodzi czas, aby urodził się w naszej świadomości też tekst drukowany paprykarza wspomnę. Właśnie tego tu. Napisanego na przełomie wieków, dokładnie około 2007 roku i wydanego tylko dzięki nowym mediom. Nowe media wiele zmieniły w naszym życiu. Żyjemy w kraju, w którym każdy może gadać nawet największe głupoty. Ludzie nie noszą broni, ale mogą dzielić się swoimi pomysłami i swoją wyobraźnią w różny sposób. Jest dużo śmieci, ale i one bywają ważne. W ogóle kwestia śmieci jest bardzo istotna i paprykarz oczywiście też ją porusza. Paprykarz wspomnień nie powstałby, gdyby nasze wspólne zaangażowanie. Tym samym z dzisiejszym dniem wreszcie tekst ujrzy światło dzienne i będziecie się mogli nim dzielić do woli, zupełnie w wolny sposób, korzystając z netu i z mojego bloga. I myślę, że będziemy kontynuowali nasze spotkania w trochę zmienionej formie, ale też z paprykarzem wspomnień i z morświnem.